poboczną drogę wtedy będzie. Trzecia stacja drogi światła. A tutaj na tej ruchliwej drodze nie chcemy się zatrzymywać, bo zawsze na ruchliwej drodze jest trochę niebezpiecznie. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Zdumiewające spotkanie. Maria Magdalena szła do grobu Pana Jezusa i nie spodziewała się zmartwychwstania. Jak zresztą nikt z grona bliskich Jezusowi Pana w imieniu także musiała kochać, skoro Chrzciciel ukazał się jej jako pierwszej po swoim zmartwychwstaniu. Szukała radość. Właśnie ona na wyraźne polecenie mistrza idzie nawracać apostołów. Panie Jezu, zmartwychwstały, nie pozwól, by w naszych rodzinach zabrakło tej najistotniejszej i najradośniejszej katechezy o Tobie, ogłaszanej dzieciom. Błogosław wszystkim, którzy nam mówili o Bogu, a tę głoszoną prawdę potwierdzili swoim życiem. I zawołaj nas po imieniu, abyśmy nie skupiali się na tym, co trudne, ale byśmy umieli zobaczyć w tym siebie. Chcemy innym ludziom mówić o spotkaniu z Tobą. Dziękujemy Ci za to, że przygotowałeś nam miejsce w niebie i że dzięki Tobie Twój Ojciec jest naszym Ojcem. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Pana z Panem, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zachowaj nas do dobra piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują stanie Twoje, dałeś życie światu. Do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Że się na Ciebie uciekamy, na Tobą skarżałe pyska, Panie, na czyni grzeszników, bo Ciebie ustanie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Zaczynamy się. Stacja siódma. Zmartwychwstały Jezus przekazuje Kościołowi
dar pokoju i pojednania. Uchwalamy Ci się zmartwychwstały Chryste, błogosławimy Ciebie, że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie całego świata. Zatrzymamy się. Lodzaś Maryjo, najwyższego łask pełna, spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg. O Matko Boża, miej nas zawsze w opiece, a w godzinę śmierci za nas się módl, a w godzinę śmierci za nas się módl, za nas się módl. Oto ja służebnica Pana, rzekła Maryja, boczne plany Boże. Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg. O Matko Boża, miej nas zawsze w opiece, a w godzinę śmierci za nas się módl, a w godzinę śmierci za nas się módl, za nas się módl. Słowo Boże ciałem się stało, wstępując z tronu swej chwały, i wśród nas ludzi zamieszkało, by przez krzyż zbawić świat cały. Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg. O Matko Boża, miej nas zawsze w opiece, a w godzinę śmierci za nas się módl, a w godzinę śmierci za nas się módl. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce.